Miasteczko Medyczne Twierdza to cykliczna akcja prozdrowotna, która organizowana jest co roku w Galerii Twierdza Kłodzko. Tegoroczna edycja poświęcona była zdrowiu kobiet. Ideą tego typu wydarzeń jest propagowanie profilaktyki zdrowotnej, w tym również właściwych nawyków żywieniowych i zachowaniu dobrej kondycji fizycznej. Pierwsze miasteczko miało miejsce w 2009, czyli w roku powstania i otwarcia galerii. No a teraz już siódma edycja. Tegoroczna pod hasłem Zdrowa Kobieta. W trakcie wydarzenia prowadzone były bezpłatne badania i konsultacje medyczne, zabiegi kosmetyczne oraz pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej. Kilkunastu wystawców z branży dietetycznej, kosmetycznej, rehabilitacyjnej oraz medycznej zaprezentowało swoją bogatą ofertę. I konkursy. Konkursy jesienne, bardzo proste w formie, ale ciekawe do wzięcia oczywiście przez panie, ale też i przez partnerów, bo zazwyczaj panie przychodzą z partnerami. Dzisiaj skupiamy się na kobietach oczywiście i mamy przygotowane dzisiaj bezpłatne badanie spirometryczne, czyli badanie pojemności płuc. Chcieliśmy też jako placówka medyczna pokazać paniom możliwości dotyczące medycyny estetycznej, w jakiej kondycji nasza skóra twarzy się znajduje. Poza tym informujemy o metodach leczenia żylaków. Wykonujemy dziś badania poziomu cukru, ciśnienia, obliżem i udzielamy Państwu wszelkie informacje, jeśli obserwujemy nieprawidłowe wyniki. Kierujemy do odpowiednich punktów czy ośrodków na ewentualnie kontrolne badania i oczywiście materiały edukacyjne, które bardzo pomagają pacjentom, bo jeśli się dużo wie, to jest po prostu człowiekowi łatwiej. Młodzież z Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdroju zadbała o poczęstunek oraz przygotowała pokaz kulinarny oparty na zdrowych produktach. Promujemy zdrową żywność również na zajęciach z uczniami, przygotowując do egzaminów, przygotowując do zawodu. Uczymy również najnowszych trendów. Obecne trendy wymuszają zdrowy styl życia, w tym również zdrowe odżywianie. Stąd nasza obecność tutaj, bo jest to dopełnienie w tej akcji w związku z ogólnie pojętym zdrowym stylem życia. Nie zabrakło również występów artystycznych. Imprezę uświetnił zespół Marzenie. Atrakcją wydarzenia były również pokazy fitness oraz zumby.